Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście Dla Przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z Grzegorzem Olifirowiczem, grywalizatorem i projektantem gier biznesowych. Można byłoby powiedzieć, że Grzegorz tłumaczy świat gier na ludzki. Zresztą, będziesz mieć okazję przekonać się o tym w dwóch najbliższych odcinkach. Natomiast to jest pierwsza część, w której poznasz mindset Grześka. Podzieli się z Tobą life oraz biznes hackami. A w kolejnym odcinku Grzesiek opowie, czym jest grywalizacja i jak możesz wykorzystać ją w sprzedaży, tak aby zwiększyć zaangażowanie klientów. Grzesiu, która książka bądź audiobook wywarła największy wpływ na Twoje życie? Zastanawiałem się nad tym i pierwsze myśli, które mi przychodziły jako odpowiedź na to pytanie, to były takie, wiesz, górnolotne, nie? W stylu Biblia albo Sun Tzu, Sztuka Wojny, no tego typu mocne rzeczy. No takie mocne. Ale tak naprawdę patrząc na moją pracę dzisiaj, biznes, który staram się rozwijać, który mocno opiera się na tworzeniu gier, i na siedzeniu w świecie gier różnorakich, to wydaje mi się, że książką, która w bardzo wczesnych latach, bo to było z 15 lat temu, może więcej nawet, ukształtowała mnie w tym kierunku, to był podręcznik do gry RPG Legenda Pięciu Kręgów, w którą się zagrywałem z rodziną i ze znajomymi no bardzo, bardzo długo. Mieliśmy nawet w liceum kółko fantazy, gdzie graliśmy między innymi w Legendę. No i ona pozwoliła mi tak naprawdę zrozumieć, jak się buduje tego typu gry. Bardzo RPG, tradycyjne RPG, bo oczywiście mowa o tych tradycyjnych, książkowych, pisanych na papierze, bardzo poszerzają wyobraźnię, no i pozwalają też patrzeć w pewien sposób na rzeczywistość pod kątem RPG-a, no w różnych aspektach. Więc to by było chyba to, tak mi się wydaje. Podręcznik RPG-owy, przeczytany w wieku nastoletnim, który sprawił, że te gry ze mną zostały na długo i sprawił, że teraz korzystam ze świata gier, korzystam z tego, co gry mają do zaoferowania i wdrażam w różne projekty, czasami w gry biznesowe, w rzeczy, które są grami, a czasami w rzeczy, które grami nie są, ale które można usprawnić, dodając właśnie jakiś element growy. Mhm. Myślisz, że ta książka jest nadal dostępna w zakupie? Myślę, że tak, chociaż tam wydaje mi się, że poszły jakieś erraty, korekty, a być może nawet kolejne edycje tego podręcznika. No ale myślę, że tak, nawet ten stary podręcznik gdzieś jak ktoś się zakręci, to może znaleźć na jakimś Allegro czy na innej stronce z zakupami. Czy na Facebooku na przykład jest dużo grup miłośników RPG-ów, którzy sprzedają lub wymieniają się starymi podręcznikami. Także polecam, jak ktoś by chciał wcielić się w rolę samuraja w krainie Rokugan przypominającej średniowieczną Japonię, no to Legenda Pięciu Kręgów to jest to. Myślę, że dobrze ją zareklamowałeś. Powinni ci za to płacić, wiesz? Swoją drogą podlinkujemy tą książkę, oczywiście w notatkach do tego odcinka. A mnie teraz bardzo interesuje twój trochę sposób myślenia. Jakiej rady udzieliłbyś dzisiejszemu sobie, ale mając 80 już lat? Dobre pytanie. Chociaż znowu, trochę wymagające, bo nie mam 80 lat. I pewnie jak to w rzeczywistości by wyglądało, czyli za te lat 50, kiedy już dobiję do 80, to powiem sobie, że ta porada będzie zupełnie, zupełnie inna. Natomiast w tym momencie, gdy patrzę tak na swoje życie i nawet jakbym miał udzielić sobie samemu rady, ale wiesz, sobie młodszemu o te 10-15 lat, no to też powiedziałbym, że nic na siłę w ten sposób. Dlatego, że szczególnie w ostatnich latach życie mnie nauczyło, że jeżeli coś jest w pewnym sensie trudne dla mnie, to znaczy potrzebuję włożyć bardzo dużo energii w realizację jakiegoś zadania, które nie do końca przynosi oczekiwane rezultaty, to być może trzeba sobie powiedzieć wprost, że coś nie jest dla mnie,
Albo być może trzeba podejść do tego zagadnienia z innej strony, z innej perspektywy, a nie upierać się, wiesz, przy starym podejściu, takim mocno, nazwijmy to konserwatywnym w pewnym sensie, że nie widzisz alternatyw do radzenia sobie na przykład z jakimś wyzwaniem albo do realizacji planów, które sobie założyłeś. Wydaje mi się, że lepszym podejściem jest nic na siłę, rozumiane w ten sposób, że pozwalasz sobie na takie bycie trochę agile, czyli bycie szybkim, rzutkim i elastycznym w tym, co robisz. Ja to miałem szczególnie przy, no nawet jeszcze w 2016, jak pisałem swoją książkę. I wiesz, ja byłem jedną z tych osób, które marzyły o napisaniu swojej książki. No, są tacy ludzie, nie? Ci, którzy dużo czytają, zawsze marzą, że ach, sam bym też sobie napisał coś takiego. No właśnie, więc ja miałem zupełnie to samo. I tak, gdy się upierałem na tej swojej wersji, to bardzo chciałem, żeby ona była idealna. I jaki był efekt? No, wszystkie moje próby podejmowane dziesiątki razy lądowały w szufladzie albo w jakichś plikach na komputerze, które potem gdzieś ginęły na pendrive'ach i tak dalej. Natomiast gdy pozwoliłem sobie na trochę inne podejście, to udało się tę książkę napisać. Mało tego, udało się ją wydać samodzielnie. Mało tego, później udało się stworzyć co najmniej kilka takich fabuł, bo pierwsza książka to była książka stricte biznesowa. Zresztą teraz szykuje się kolejna. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze uda się ją wydać. Ona też będzie biznesowa, chociaż już więcej historii w niej będzie ujętej. Natomiast stworzyłem też wiele fabuł i takich, wiesz, storytellingowych, czysto narracyjnych historii, którymi się dzieliłem z ludźmi przez internet. I na przykład to były opowiadania detektywistyczne publikowane na Wattpadzie, z których zrobiliśmy całą grę detektywistyczną tak naprawdę, angażując do tego różne media. No i co? Jednak się dało zrobić. Ludzie się w to wkręcili, ja sam się w to wkręciłem, bardzo mnie rajcowało budowanie zagadki kryminalnej, którą razem z ludźmi rozwiązywaliśmy. I też publikowanie tego i robienie tego w ten sposób, trochę z większą dozą luzu i z większym polem manewru, z większą elastycznością i takim właśnie podejściem agile, koniec końców doprowadziło do tego, że na przykład w tym momencie jednym z moich klientów jest galeria pod tytułem Niewidzialna Ulica w Poznaniu, dla których też produkuje różne rzeczy i między innymi, nie wiem, czy tak mogę spoilerować bezpośrednio, ale myślę, że powiem w ten sposób, że tamto doświadczenie z pisania tych historii detektywistycznych pozwoliło mi na zrobienie teraz roboty dla klienta. Dzięki właśnie temu, że było to robione w elastyczny sposób. Więc moja porada jako 80-latka dla siebie, to taki trudny zabieg mentalny, ale ta porada brzmi nic na siłę. Albo jakbym miał powiedzieć tak bardziej biznesowo, to bądź agile. To podoba mi się właśnie taka elastyczność, to o czym mówisz, czyli nie odpuszczanie, rozumiem, tylko właśnie nic na siłę rozumiane w ten sposób, że mam jasno wyznaczony jakiś cel, czyli kierunek, w twoim przypadku to jest grywalizacja, bo po prostu to jest twoja pasja, to jest twoją drogą, ale jesteś otwarty na pojawiające się okazje, jesteś w stanie pójść inną drogą, żeby ten cel osiągnąć, w tym sensie, tak rozumiem? Tak, w tym sensie. I to bardzo też pomaga, wiesz, nie tylko w budowaniu moich projektów, które mi się gdzieś tam zamarzą i o których sobie pomyślę, które chcę zrealizować, ale też w realizacji podejścia klientów, bo ja niekoniecznie mogę sobie pozwolić na narzucanie klientowi swojej wizji, nie biorąc pod uwagę tego, co on chce zrobić i co on czuje w swoim biznesie. W przypadku, gdy udzielam na przykład konsultacji grywalizacyjnych albo gdy tworzę, produkuję jakieś design doki dla swojego klienta, to muszę wziąć pod uwagę to, jak on się czuje w tym, no bo to jest jego biznes, tak? To są jego projekty, w których ja zwyczajnie pomagam, więc mogę coś podpowiedzieć, ale nie mogę się jakby uprzeć na swoją metodę. Cel mamy wspólny, ten cel jest zazwyczaj biznesowy, natomiast nie mogę się upierać co do, powiedzmy, ścieżki, czy tam metodologii, tak to nazwijmy, realizacji tego,
tylko muszę brać pod uwagę szerszy kontekst, w jakim się znajduję. Jakie masz poranne bądź wieczorne rytuały? To jest zabawna sprawa, bo teraz z małym dzieckiem na pokładzie w domu to nasze poranne i wieczorne rytuały kręcą się, mówię nasze, bo moje i żony, kręcą się wokół operowania tym dzieckiem, czyli wieczorne karmienie, mycie, kładzenie spać, a poranne wstawanie razem z bobasem i no, co w sumie, teraz już się trochę przyzwyczajam, nie? Ale był to jednak szok, gdzie dzień w dzień musisz wstawać o tej piątej, no i trzeba się jakoś tam zamieniać między sobą, coś żonglować, żeby organizm mógł przetrwać w jakiś sposób. Także tak wyglądają moje rytuały, ale tak naprawdę wydaje mi się, że mamy jeszcze jeden rodzinny, wypracowany już jeszcze zanim się nasza mała Alicja urodziła. Nasze wspólne weekendowe rytuały, w zasadzie jeden taki, to jest robienie sobie konkretnego śniadania, którym jest danie, które się nazywa szakszuka, to jest danie egipskie, takie jajka w pomidorach powiedzmy i z papryką i tak dalej. No ale robimy to gdzieś tam razem, sprawia nam to frajdę i tak trochę stabilizuje nas w tym codziennym życiu. To są takie rytuały codzienne powiedzmy. A z biznesowych? O, to może ci nawet pokażę. Dawaj. Sięgnę do plecaka. Mam taki, nazwijmy to rytuał. Nie wiem, czy to widać. To jest taki dziennik, który to już jest trzeci czy czwarty dziennik. On jest dosyć gruby, który zwyczajnie prowadzę i wszystkie swoje myśli biznesowe zapisuję tutaj. Co ciekawe, zauważyłem, że o wiele wygodniej jest pisać mi swoje przemyślenia w dzienniku, który jest w miarę ładny, to znaczy on ma skórzaną okładkę, jest taki stylowy dosyć i wtedy faktycznie bardziej to się gdzieś utrwala i polecam każdemu, niezależnie od tego, co robi, czym się zajmuje, czy prowadzi swój biznes, czy jest na etacie, czy być może, nie wiem, jeszcze się uczy, studiuje coś, cokolwiek. Naprawdę pomaga spisywanie swoich myśli, przemyśleń i pomysłów w jakiejś formie zeszytu, być może wracania potem do tego, rewidowania tych pomysłów i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim to oczyszcza umysł, więc to jest mój rytuał, czyli prowadzenie takiego dziennika. Grzesiu, to które z twoich przekonań wydają się ludziom szalone? W tym momencie najbardziej szalone z moich przekonań, które wydaje się ludziom takie, no właśnie, szalone albo wręcz problematyczne, to jest mój centrowy światopogląd. Może dlatego, że mamy taką sytuację w kraju i na świecie, jaką mamy, zaognioną gdzieś tam, nie tyle właśnie politycznie, co światopoglądowo szeroko, że trudno jest zaakceptować, ja mam takie wrażenie, że trudno jest ludziom zaakceptować podejście do świata, które mówi, że hej, czasami w niektórych sytuacjach ja mogę się nauczyć czegoś od człowieka konserwatywnego i mogę coś od niego wyciągnąć. A w innej sprawie mogę wziąć coś wartościowego i sensownego od człowieka, nazwijmy to, wolnościowego. Albo nawet mówiąc wprost, z prawicy i z lewicy. Nie odcinam się zupełnie od żadnej z tych stron i staram się patrzeć na, no, w ogóle na świat i na ludzi w taki sposób, żeby uczyć się i wzrastać, czerpiąc ze wszystkiego, co jest dookoła. Mam wrażenie, że to jest teraz trudne do zaakceptowania dla wielu osób. Jest jakiś taki trend, myślę, że on minie, ale obecnie jest taki trend w społeczeństwie, żeby jednak się przypisywać bardzo mocno do właśnie światopoglądu takiego czy takiego. Więc ktoś może mieć pogląd na temat, nie wiem, gospodarki, że ma poglądy wolnościowe, no i idzie w to po prostu na 100%, a druga osoba w tym samym temacie gospodarczym ma poglądy, powiedzmy, socjalne i też idzie w to na 100%. A to, co ja robię, to gdzieś tam pójście drogą środka, czyli powiedzenie, że okej, zgadzam się z tobą w takim stopniu i w tej kwestii, a z tobą zgadzam się w takiej kwestii.
No i wydaje mi się, że to jest najbardziej kontrowersyjne teraz. Chociaż nie wiem do końca, dlaczego tak jest, ale tak myślę. Taki mamy klimat. No dobrze. No właśnie. To kolejne pytanie. Jaka była jedna z najlepszych inwestycji w twoim życiu? Jaka była jedna z najlepszych inwestycji w moim życiu? No to już jest bardzo, bardzo szerokie, bo można tutaj mówić o naprawdę podejściu takim, że inwestujesz na przykład w narzędzia, nie, do pracy. No to wtedy bez wątpienia najlepszą inwestycją jest telefon i komputer, czyli moje narzędzia pracy codzienne. Ale można też powiedzieć, że najlepszą inwestycją jest pójście na jakieś tam szkolenie, czyli inwestycja w siebie, zainwestowanie w rozwój. A może najlepszą inwestycją jest odwiedzenie jakiegoś obcego kraju albo wyjazd gdzieś, który zmieni nasze życie. Wydaje A w mi twoim się, przypadku? Że, wydaje mi się właśnie, że w moim przypadku ja musiałbym wymienić wszystkie te rzeczy. No, telefon i komputer to jedna, ale dajesz mi tutaj. No, ale teraz się nad tym zastanawiam, wiesz, i jeżeli chodzi na przykład o inwestycje, ale takie nie zakupowe, ale w co ja zainwestowałem swoją energię, o, to może być ciekawsza odpowiedź, bo tam telefon, komputer, no, każdy ma telefon, komputer, oczywiste. Nie odkrywasz tu Ameryki, Grześku, nie? Nie musisz. No już natomiast... Był taki, który odkrył, więc spokojnie. No tak. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, że inwestycja taka, wiesz, energetyczna i inwestycja, zainwestowanie swojego czasu i samego siebie w jakieś działania, to bym powiedział, że wolontariat. Myślę, że wolontariat taki studencki, bo ja w zasadzie od 2010 albo nawet wcześniej, 9 albo 10 rok to był, nie pamiętam już do końca, ale mniej więcej od tego czasu działam w wolontariacie, zresztą do tej pory, i realizowanie projektów wolontariackich pozwoliło mi, czyli zainwestowanie swojego czasu i energii, a czasami nawet i pieniędzy w różne działania, pozwoliło mi i poznać całą masę ludzi, z którymi teraz, z częścią z nich też robimy jakieś projekty już komercyjne, ale też poprawić swoje, wiesz, umiejętności, swoje kompetencje w realizowaniu różnych projektów społecznych i z ludźmi. I wydaje mi się, że ten wolontariat jest czasami niedoceniany, no bo co się kojarzy z wolontariatem? Albo rzeczy charytatywne, które oceniamy dobrze i warto pomagać, jasne, ale i to jest drugie już skojarzenie, bardzo częste, robisz coś za darmo. No a jak robisz coś za darmo, to już jesteś frajer, nie? Bardzo się z tym nie zgadzam i uważam, że wręcz przeciwnie, jeżeli robisz coś za darmo, to się najwięcej nauczysz, bo masz naprawdę wtedy szerokie pole do popisu i do nauki od różnych ludzi i z różnych sytuacji. Więc ja miałem też bardzo, bardzo wiele różnych, nawet dziwnych historii związanych z wolontariatem, ale takich, że po każdej z nich gdzieś tam wzrastałem. Więc mogę sobie powiedzieć, jest taka akcja zresztą teraz na Facebooku, jestem owocem wolontariatu, ludzie dzielą się swoimi historyjkami. No i ja też mogę sobie powiedzieć, że jestem owocem wolontariatu i to dzięki temu, że realizowałem tam różne projekty, najczęściej szkoleniowe, bo to mnie gdzieś tam kręciło, to teraz mogę robić to, co robię, bo posiadam odpowiednie kompetencje do tego, żeby realizować moje działania na satysfakcjonującym poziomie. To nie oznacza, że teraz nie ma żadnego wzrostu i nie ma żadnego zdobywania doświadczenia, uczenia się dalej. Nie, to wszystko jest. Natomiast podwaliny do prowadzenia biznesu i do realizowania projektów swoich, jak i do realizowania projektów moich klientów dał mi wolontariat studencki, wolontariat charytatywny, wolontariat w fundacji, w NGO-sie kulturalnym. Te wszystkie działania, czy nawet wolontariat biznesowy, o to też się gdzieś tam otarłem, te wszystkie działania spowodowały, podobnie zresztą jak ta książka, o której mówiłem na samym początku, nie? Ona gdzieś tam na początku się pojawiła, zainspirowała i z tego wykluł się Grzesiek taki, jaki jest teraz. No to tak samo z tym wolontariatem. Będąc jakimś tam młodym człowiekiem, zaangażowałem się w różnego rodzaju działania, które teraz spowodowały, że jestem tym, kim jestem. I to chyba była najlepsza inwestycja. Tak myślę. Jakie i w ogóle czy są jakieś sentencje, którymi kierujesz się w życiu?
Jest taka sentencja, tylko już nie pamiętam, kto to powiedział, a starałem się sobie przypomnieć. Kiedyś bardzo, bardzo mnie uderzyła przy czytaniu jakiejś książki o rozwoju, takim rozwoju duchowości, trochę w pewnym sensie dla mężczyzn. Tak bardziej rozwoju podejścia do świata, do samego siebie i tak dalej. Nie wiem, czy to nie był jakiś Eckhart Tolle, być może, ale nie dam sobie ręki uciąć za to. Natomiast sentencja, która mi się spodobała i którą miałem gdzieś tam wypisaną nawet w social mediach przez dłuższy czas, brzmiała: cokolwiek robisz, rób z sercem. I to gdzieś tam też kojarzyło mi się z taką sytuacją jeszcze z lat młodzieńczych, gdzie trenowałem aikido kiedyś przez parę lat. Może teraz nie wyglądam, ale tak było. Co ciekawe, nadal pamiętam kilka technik stamtąd, chociaż to było lata temu, a jednak pamięć mięśniowa gdzieś dalej jest aktywna. I pamiętam, że na którymś treningu mieliśmy bardzo, bardzo skomplikowaną technikę do przećwiczenia. I ona była, opierała się o na jakichś dziwacznych ruchach, tam były jakieś dźwignie zakładane. Nikt tego nie mógł poprawnie zrobić i była sobota, maj, więc ciepło. Wszyscy sobie zaczęli robić żarty na dojo. No i zaczęliśmy mieć taki fun z tej całej techniki. To nie był w zasadzie trening na poważnie, tylko taka zabawa w trening. I potem nasz sensei wziął nas na środek do tej końcowej medytacji i zapytuje nas: no dobra, słuchajcie, mam do was pytanie. Czym się robi aikido? No jak to czym? No, rękoma się robi, nie? No, to sztuka walki, no come on. Nie. No to czym? No to całym ciałem może, nie? No bo całe ciało. No nie. No to może się zaczęły już odzywać starsze paski, czyli bardziej doświadczeni. Kiedy my takie żółtodzioby już się wyprztykaliśmy, no z czym się robi aikido? Niech starsi nam powiedzą. No to starsi mówią: może biodrem, bo wiele na przykład rzutów opiera się na ruchach biodrem, nie? Żeby nie brać na siebie ciężaru, tylko żeby w odpowiedni sposób tam. No nie biodrem. No to może umysłem, bo to przecież wszystko siedzi w głowie. No nie umysłem. My zaczęliśmy rzucać takie, wiesz, żartobliwe rzeczy, już nikt nie mógł trafić, że uchem, okiem, nie, wątrobą i tak dalej. Na co nasz sensei powiedział: nie, słuchajcie, aikido się robi sercem. Bo jak nie wkładasz serca do tego, co robisz, to tak naprawdę tego nie robisz, tylko się bawisz w robienie tego. I moją dewizą, którą staram się, czy nie jest to proste, ale staram się żyć, jest: cokolwiek robisz, rób z sercem. Czyli z pełnią przekonania, z zawziętością, z motywacją, no po prostu z sercem. Wkładaj serce w to, co robisz. A jak tego nie czujesz, jeżeli się nie udaje, no to wiesz, to nic na siłę, nie? Może trzeba przybrać trochę inną perspektywę na dany problem i spróbować czegoś innego. Prawda jest taka, że jak robisz coś z sercem, no to robisz tego dużo, no i sprawia ci to frajdę. Ale nieodłącznym elementem realizacji tych celów, marzeń, kiedy robisz to naprawdę z serducha, są porażki. I pytanie do ciebie: w jaki sposób porażka wpłynęła na twój późniejszy sukces? No dobra, to teraz podzielę się czymś osobistym. Mhm. Moją jedną z takich większych porażek, które no swego czasu uznawałem naprawdę za porażkę, było to, że koniec końców nie obroniłem swojego magistra. Czyli nie mam tytułu magistra, nie? Chociaż miałem napisaną już tą magisterkę, ale tam z różnych powodów bardziej technicznych, powiedzmy, nie udało się tego obronić. No i mnie to tak gdzieś bardzo bolało przez jakiś czas, bo wiesz, wszyscy dookoła mieli, to była jedna rzecz. A druga rzecz była taka, że też sporo osób, znajomych nawet z rodziny, powtarzało mi, że no słuchaj, co jak co, ale papier musi być, nie? Papier musi być. Więc trochę mnie gdzieś tam to bolało, ale też sytuacja była taka, że wtedy mogłem się zakręcić właśnie w ciekawe projekty, już pierwsze takie komercyjne, więc mając do wyboru albo kontynuować i jeszcze raz podchodzić do tej magisterki, albo szukać sobie jakiejś pierwszej pracy, która niekoniecznie może mi się podobać, albo opcja trzecia, realizować projekty, które mnie kręcą i jeszcze dostanę za to wynagrodzenie, no to wybrałem tą opcję trzecią, która koniec końców pozwoliła mi na to,
że rozwinąłem się tak mocno, że w tym momencie uważam, że ten magister do niczego by nie był mi potrzebny. I mało tego, udało mi się w tym roku i w jeszcze poprzednim, bo to od 2018, prowadzić zajęcia na mojej uczelni macierzystej na UMCS-ie. Więc zostałem zaproszony jako wykładowca, jako prowadzący zajęcia nauczyciel akademicki. Gratulacje. Dziękuję bardzo. To było ciekawe przeżycie, ale to historia na inną okazję. Natomiast, no właśnie, jak zadziałała ta porażka na mnie? W taki sposób, że po miesiącach, może nawet po latach myślenia o tym i co jakiś czas wypominania sobie, bo pewnie znasz ten mechanizm, gdzie kładziesz się spać i w pewnym momencie twój mózg zaczyna szwankować i przypominać się o jakichś różnych dziwnych derpach i sytuacjach, które wydarzyły się w przeszłości i o których, no po co teraz myśleć, po co przywoływać, a jednak, no to mój mózg często mi przywoływał to, że ej, a może byś się zapisał nas, a może coś tam, i nie twierdzę, że tego nie zrobię w przyszłości, być może, natomiast po latach zobaczyłem, że być może dzięki tej porażce musiałem sobie znaleźć inny sposób na siebie i koniec końców nie zostałem tym nauczycielem angielskiego, a pewnie gdybym zrobił te wszystkie papiery, to bym został. I koniec końców wylądowałem w branży i w dziedzinie, którą lubię, bo musiałem znaleźć sposób na siebie. Więc trochę ta porażka wymusiła na mnie inne podejście. Na koniec końców jestem jej wdzięczny w ten sposób. Już w ogóle nie uważam tego za porażkę, wręcz przeciwnie, za taki kamień milowy, który musiał się wydarzyć w moim życiu, żeby to mnie dalej ukształtowało i popchnęło do tego miejsca, czy doprowadziło do tego miejsca, w którym jestem teraz. Wydajesz się osobą, która ma mnóstwo pomysłów. A co robisz, jeśli ci ich brakuje? Kiedyś pracując też nad sobą, miałem taką mocną fazę na medytację, więc bardzo często gdzieś sobie siadałem w tym siadzie japońskim pod ścianą i wiesz, medytowałem, zastanawiałem się i tak, i bardzo często stosowałem afirmacje różnego rodzaju. No to jest dla niektórych to się wydaje trochę głupie, bo afirmacja niemądrze robiona wygląda w ten sposób, że powtarzasz sobie jakieś zdanie. Jesteś zwycięzcą, nie? Tak długo, aż samemu ci się wydaje to prawdziwe, aczkolwiek obiektywnie patrząc, no to co to znaczy w ogóle? Jest co? I jesteś zwycięzcą. Ale wiesz, ja wtedy sobie powtarzałem, pamiętam to do tej pory, powtarzałem sobie, że jestem najbardziej kreatywną osobą na Ziemi. A to wyszło w ogóle z tego, że nie wiedziałem, jakie... pisałem swoje CV i nie wiedziałem, jakie zalety tam wpisać, bo wiesz, w każdym CV-ce masz jakieś tam doświadczenie, szkołę, doświadczenie, wykształcenie, twoje umiejętności i zawsze są gdzieś tam na szarym końcu te dodatkowe umiejętności albo cechy specjalne, nie? I ja nie chciałem pisać, że się interesuję muzyką i filmem, bo wszyscy piszą. Chciałem coś nietuzinkowego. No i tak sobie powtarzałem, że jestem najbardziej kreatywną osobą na Ziemi, Więc jak już sobie powtórzyłem to podczas kilku sesji medytacyjnych, no to potem musiałem żyć tak, jakby to była prawda. Więc rozmawiając na wszelkie tematy, trochę na siłę z początku szukałem różnych alternatywnych podejść i pomysłów, na które inni nie wpadali. Jest bardzo, na przykład taka bardzo dobra technika kreowania pomysłów, chyba Brian Tracy, aczkolwiek też nie pamiętam do końca, ale chyba Brian Tracy to albo Tony Robbins, któryś z tych dwóch panów zaproponował. Mianowicie, jeżeli masz wygenerować jakieś pomysły, to wygeneruj przynajmniej te 30, bo statystyka czy tam praktyka pokazuje, że te 30 pierwszych pomysłów to są takie pomysły, na które każdy wpada. Nie będzie nic odkrywczego, ale od pomysłu numer 31 i wyżej, no wtedy dopiero się zaczynają pomysły, nie? Więc to jest jedna z tych rzeczy, które też czasami robię z klientami. I co? I to się sprowadza tak naprawdę do praktyki, do ćwiczenia umysłu, do tego, żeby był kreatywny. I wtedy bardzo łatwo ci przychodzi kreowanie nowych pomysłów, szczególnie w swojej dziedzinie. Wow, to nawet nie ma kiedy robić tego, bo przychodzą ci te pomysły na okrągło, bo mózg to mieli i dlatego to muszę potem zapisywać, wiesz, w dzienniku i potem z tego czerpać do różnych działań, które się gdzieś tam zadziewają.
A jeżeli naprawdę już jestem taki zmęczony, bo to też nie jest tak, że na przykład ciało nie wpływa na umysł. No wpływa, jak już jesteś po całym dniu i nie myślisz o niczym, tylko twoje ciało ci mówi idź spać, idź spać, idź spać, no to wtedy nie jest się kreatywny, nie? A mimo to, gdzieś często miałem taką sytuację, że biorę prysznic i że te najlepsze pomysły to są właśnie pomysły pod prysznicem. Już rozważałem kupienie sobie notesu takiego specjalnego do przyklejenia, wiesz, w łazience. Odporny na wodę, nie, i tak dalej, żeby sobie tam to zapisywać. No, ale to są gdzieś tam moje sposoby. Zapisywanie w dzienniku, ćwiczenie generowania tych pomysłów. Czasami one przychodzą pod prysznicem. A, i jeszcze jedna porada. O, to jest dosyć ciekawe. I wiem, że ludzie z branży na przykład game devowej niekoniecznie się ze mną zgodzą, albo z branży startupowej. Ja myślę, że należy się swoimi pomysłami dzielić. Czyli należy o nich mówić po prostu innym ludziom. Jeżeli ja na coś wpadnę, muszę to powiedzieć. Pierwszą osobą, której ja mówię, no to jest moja żona, która bardzo często obala też moje słabe pomysły, więc jest takim papierkiem lakmusowym albo filtrem na to, co jest dobre, a co nie. I czy to by była ona, czy to byłby ktoś inny, myślę, że czy nawet ludzie z Facebooka, tak, przez social media, myślę, że warto jest takie szybkie wrzutki pomysłowe mówić innym, nie kryć tego w sobie. I mówię, wiem, że przynajmniej część osób z branży twórców gier czy z branży twórców innowacji startupowych powie, że ej, nieprawda, nie rób tego, bo ci ktoś ten pomysł ukradnie i co wtedy? I będziesz już po tobie i zginiesz marnie, nie? Mocno się z tym nie zgadzam, z tym podejściem. Uważam, że jeżeli masz jakiś pomysł, to nawet jeżeli ktoś by zrobił coś podobnego, to właśnie, zawsze to będzie coś podobnego, a to nie będzie to, co ty masz w głowie, bo tylko ty jesteś twórcą, realizatorem swojego pomysłu, więc można to też modyfikować w jakiś tam sposób, trochę zmieniać, ale co daje dzielenie się swoimi pomysłami ze światem? To, że świat daje feedback. Mhm. I jeżeli nawet napiszesz posta na Facebooku, gdzie opiszesz, hej, wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić to, to, to i to, co sądzicie? I dostaniesz 4 lajki od swojej mamy, taty, brata i siostry, no to raczej nie jest dobry pomysł. Ale jeżeli ludzie zaczną komentować, dopytywać się o to, wrzucać swoje pomysły, że ej, super, ale pomyśl jeszcze o tym, pomyśl o tym, angażować się w to, to nawet jeżeli to zaangażowanie będzie w jakimś stopniu krytyczne i zaczną nieprzychylnie się na ten temat wypowiadać, to i tak jest to jakiś feedback i tak jest to znak, że to, na co wpadłem, wywołuje jakąś reakcję. A jeżeli wywołuje jakąś reakcję, to ja mogę na tym budować. I mogę budować zaangażowanie odbiorców, zaangażowanie potencjalnych klientów, inwestorów, czy nie wiem, czytelników, kogokolwiek, kogo chcę zaangażować do moich projektów, a to koniec końców wpłynie na to, że ja będę miał większą motywację do tego, żeby coś z tym dalej zrobić. Na pewno większą, niż gdybym odkładał swoje pomysły do szafy i nic z nimi nie robił potem. Do szafy, do szuflady, tak się mówi. I nic z nimi potem nie robił. U ciebie no do szafy, bo masz dużo pomysłów. Może być. No, sprawdzone. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Na koniec mam dla ciebie prezent przygotowany przez Grześka. 5 technik grywalizacyjnych w sprzedaży online. Możesz go pobrać bezpłatnie w notatkach do tego odcinka na stronie zmodelowani.pl. A na koniec jeszcze 2 ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która zostanie opublikowana na stronie zmodelowani.pl, to zrób to poprzez zakładkę Zostań zmodelowany. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Natomiast po drugie, jeśli chcesz usłyszeć w podcaście konkretną osobę, zgłoś ją przez formularz w zakładce Zgłoś gość. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.